spłonęła hala magazynowa z makulaturą. Ogień pojawił się w środę przed godziną 21 przy ulicy Wopistów w Sosnowcu, a w akcji gaszenia rozległego pożaru brało udział 28 zastępów Straży Pożarnej z Sosnowca oraz wielu okolicznych miast. Łącznie blisko 100 strażaków. W magazynie nie przebywały żadne osoby, nikt więc nie został poszkodowany. Podejść na miejsce zdarzenia stwierdzono rozwinięty pożar w obiekcie magazynowym o konstrukcji stalowej o wymiarach 20 na 50 metrów. W obiekcie magazynowana była makulatura oraz wyroby papiernicze. Działania Państwowej Straży Pożarnej polegały na działaniach gaśniczych oraz działaniach w obronie w obiekcie przyległym do obiektu objętego pożarem. Przyczyna pożaru nie jest jeszcze znana. Wiadomo jednak, że źródło ognia pochodziło z wnętrza hali. Ustalaniem okoliczności zajmie się policja, która będzie mogła rozpocząć czynności dopiero, gdy wszystkie działania Straży Pożarnej zostaną zakończone. Na miejscu pracują także pogotowie energetyczne oraz pracownicy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych. Dodatkowo wsparciem naszym, czyli Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, w samej akcji gaśniczej jest wykorzystanie sprzętu ciężkiego, który posiadamy na stanie. Są to m.in. koparki, które już w tym ostatnim etapie akcji gaśniczej pomagają strażakom dostać się do tych najtrudniejszych miejsc, gdzie być może jeszcze ten ogień występuje w tych niższych pokładach makulatury w tym przypadku. Obecnie strażacy dogaszają pogorzelisko i sprawdzają, czy nie występują zarzewia ognia. Działania mogą potrwać jeszcze kilka dni z uwagi na trudny rodzaj pożaru, gdyż paliły się materiały łatwopalne, gęsto składowane.